21 dzień września 2022 roku. Jesteśmy w Jasieniu przy ulicy Żarskiej 48 na meczu Lubuskiego Pucharu Polski pomiędzy Stalą Jasień a rezerwami Lechii Zielona Góra. Kamil Chwielarz, witam i zapraszam. Już za moment, już za chwilę początek tego spotkania. Ciężko wskazać faworyta. Oczywiście na papierze jest to zespół Lechii, ale stalowcy też mają swoje plany, też mają swoje ambicje i z pewnością będą chcieli awansować do kolejnej rundy. Już za chwilę start tego spotkania. I już wychodzą aktorzy dzisiejszego spotkania. Angielska pogoda, raz słońce, raz deszcz. No będzie ciężko nam tutaj, szczególnie mi tutaj na górze, ale myślę, że piłkarzom taka pogoda pasuje. Kamil Chmielarz, jeszcze raz witam i zapraszam na mecz Stal Jasień kontra rezerwy Lechii Zielona Góra. I już zaczynamy od prezentacji składów. Zaczniemy od gości. Lechia w bramce z numerem pierwszym Gracjan Sieracki, numer 8 Filip Filipczak, 3 Mikołaj Jawilak, numer 4 Szymon Osiński, z numerem 17 gra Michał Stremecki, z szóstką Krzysztof Staśkiewicz, 7 Kacper Grzegorczyk, numer 14 Szymon Jabłoński, 9 Jakub Kołodenny, Eryk Greszyński z numerem 10 i z 11 numerem Kajetan Szubra. Na ławce jeszcze Połomka, Tomiałowicz, Dawcewicz, Krawczyk oraz Haraś. Opiekunem zespołu Lechii jest pan Mateusz Rojs. Już sprawdził Dawid Kuźmiak, arbiter główny tego spotkania, gotowość bramkarzy i daje znak do rozpoczęcia tego spotkania. A ja za chwilę państwu przedstawię skład gospodarzy, czyli MKS Stal Jasień. Tutaj te numery troszkę się zmieniają, więc będę państwu mówił tylko same imiona i nazwiska. A więc stalowcy w bramce dzisiaj: Konrad Jonio, też mocno ten skład okrojony. Jan Zioła, Wojciech Bartosik, Jakub Jasiński, Bartosz Konieczny, Gracjan Arkuszewski, Krzysztof Wierzbicki, Wojciech Okińczyc, kapitan, Patryk Skrzypczak, Dariusz Kordiak i Artur Małecki. To wybrańcy Sylwestra Bucińskiego. Na ławce jeszcze Łukasz Budzyński, Mateusz Kozimor, Jakub Tomasz, Albert Cipior i Paweł Wojtysiak. To zespół Sylwestra Bucińskiego. Tak jak mówiłem w przedmeczowej zapowiedzi, na papierze faworytem Lechia, ale stalowcy też mają swoje cele. Jedni i drudzy są mocno dzisiaj osłabieni, więc szanse uważam 50 na 50 z lekkim mimo wszystko wskazaniem na zielonogórski zespół. Lechia w jednolitych kostiumach czarnych, to oni teraz przeprowadzają pierwszy w tym meczu atak i będzie szansa na pierwszego gola, ale strzał został zablokowany. Bardzo młody to jest zespół. Skład sędziowski, pełny skład sędziowski, prowadzi ten mecz jako główny Dawid Kuźmiak. Natomiast na liniach pomagają panowie Jan Kluczyński i Bogdan Raczykowski. Konrad Jonio, teraz nieporozumienie w zespole Stali, będzie szansa dla Lechii, gol 0-1, błędy w naszej defensywie, błąd tutaj bramkarza, no i Jakub Kołodenny otwiera wynik tego spotkania już w czwartej minucie. Zielonogórska Lechia obejmuje prowadzenie, Stal Lechia 0-1. Wyjaśnione. Teraz szansa, Konieczny, czy wyrówna z tamtej rywalizacji? Konieczny zatrzymał się, zagrał do Okińczyca. Okińczyc! Profesor Wojciech Okińczyc znów nas zaskakuje. 1-1, kapitalna akcja Koniecznego i świetne wykończenie Wojciecha Okińczyca. 39. minuta, Stal 1, Lechia 2, 1. Kapitalnie pograli, no i to jest, proszę państwa, wynik, który teraz w tym momencie daje nam dogrywkę. Świetna akcja, zadowolony prezes Mariusz Sierko.
zadowoleni kibice. No i wracamy do tego meczu. Mogło być 0-2, a jest 1-1. Ale tak jak mówiłem, warto tutaj podkreślić tą znakomitą akcję Koniecznego, kolejną już w tym spotkaniu, którą w końcu teraz już na gola zamienił Wojciech Okińczyc. Akcja z wodów, Małecki zgrywa, szansa na prowadzenie i gol! I gol dla Stali Jasień! A bramkę strzelił Paweł Wojtysiak, wychodzimy na prowadzenie, to jest gol do szatni w 45 minucie. No lepiej tej pierwszej części nie dało się skończyć. Prezes Mariusz Sierko zadowolony, bo na to się nie zanosiło, ale Stalowcy prowadzą. Tak, tak, my prowadzimy w tym spotkaniu i gramy dalej o swoje, po swoje, po marzenia, po trzecią rundę. Teraz uwaga, Konieczny, pole karne, pierwsza akcja w drugiej części spotkania, Konieczny, ależ to jest chłopak, ależ to jest piłkarz, 3-1, pierwsza minuta drugiej połowy, Bartosz, Mbappé, Konieczny, 3-1. No widać, od kogo się uczy Bartosz Konieczny, widać, kogo sobie wziął za wzór. Myślę, że lepiej nie mógł, kapitalnie gra w Paryżu Kylian Mbappé. No i coraz lepiej wstali Bartosz Konieczny, 3-1, awans jest blisko, panowie. Nic oczywiście nie ujmując Konradowi Jonio i Łukaszowi Budzyńskiemu, no ale myślę, że Sieracki bije tutaj na głowę tych dwóch dżentelmenów. Od Ranietków w budowlaniu Lubska 2-0. Informacja na żywo od speakera Artura Rokickiego. Rzut rożny. Szansa i koniec! Jesteśmy w kolejnej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Gracjan Arkuszewski stawia kropkę nad i. Wynik meczu 4-1. 20 minut do końca. Gramy jeszcze w przewadze zawodnika. Tutaj się naprawdę już nic złego nie może wydarzyć. Stal 4, Lechia 2, 1. Ależ teraz ładnie pograli, nie ma spalonego i świetna interwencja Konrada Jonio. Brawo Konrad, brawa są też na trybunach, ale to jeszcze nie koniec. I tym razem już gol, już tym razem Konrad Jonio pokonany. W tej sytuacji nie miał żadnych szans. Mocno, naprawdę bardzo mocno świeci słońce. Nie wiem, kto strzelił tego gola, ale domyślam się, że to zawodnik z numerem 7, czyli Kacper Grzegorczyk. Wynik meczu 4-2. Na trybunach gramy do końca, bo tutaj nie wolno spoczywać na laurach. Trzeba trzymać się do końca z tym wynikiem. Włącza się Jan Zioła. Do niego teraz zagranie. Jan Zioła chciał zaprosić do akcji Arkuszewskiego. Jeszcze Jasiński, jeszcze Zioła. Skrzypczak, prawa strona, szybciej gramy piłką. Dobre dośrodkowanie, piłka przychodzi wszystkich, Arkuszewski! No i to już chyba jest koniec! 5-2, Gracjan Arkuszewski stawia kropkę nad i. Ależ to jest mecz, ależ to jest dzisiaj festiwal strzelecki w Jasieniu przy ulicy Żarskiej 48. Stal 5, Lechia 2, 2, Arkuszewski top! Siódma bramka, proszę Państwa. Siódma bramka stała się faktem. Chyba nikt nie żałuje z kibiców, że jest na tym meczu, że przyszli, zobaczyli, co się dzieje, bo naprawdę dzieje się w tym meczu dużo. Oddaję głos Rokiemu. No, zobaczymy, jak to się skończy. Nasz mecz powoli dobiega do końca. Zostało... W sumie już nic nie zostało, bo właśnie rozpoczął się czas doliczony. Dawid Kuźmiak przedłuża ten mecz o 1 minutę. Lechia ma szansę na 5-3 i czy ten gol padnie? Tak jest. 5-3, gol na otarcie łez. No już nasi zawodnicy troszkę to wszystko zlekceważyli. Bramkę zdobył Krzysztof Staśkiewicz.
i mamy 5-3. Oczywiście tutaj się już nic złego nie może wydarzyć. 5-3, nastąpiło rozluźnienie w naszym zespole. 8. bramka w tym spotkaniu stała się faktem. Spojrzał na zegarek Dawid Kuźmiak. Ostatnie sekundy. Jeszcze poszukamy bramki na 6-3. Jakub Tomiuk. Pierwszy kontakt z piłką po wejściu na boisko. Lechia idzie po kolejnego gola. No to byłby już gol kontaktowy. Czysto jednak. Choć arbiter tam nie zagwizdał. Koniec tego spotkania, proszę Państwa. Stal Jasień awansuje do trzeciej rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. 8 bramek mieliśmy okazję oglądać, a więc w końcu impas przełamany. Przed 2 laty odpadliśmy z Promieniem Żary, przed rokiem z Tęczą Krosno-Odrzańskie. Dzisiaj w końcu awansujemy dalej, pokonujemy Lechię 2, Zielona Góra. Pachnie wielką niespodzianką w Zbąszynku. Tam Syrena prowadzi 1-0 z pierwszym zespołem Lechii, więc różnie może być. Ja Państwu dziękuję za uwagę, ten komentarz Kamil Chmielarz. Przenieśmy się może jeszcze na boisko, na murawę. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Gratulacje dla naszych chłopaków. No i czekamy na kolejne spotkania. Już w niedzielę Wiktoria Szczaniec będzie naszym przeciwnikiem. Zobaczmy tutaj, widzimy naszych zawodników, tak, idących w kierunku kibiców, którzy na pewno dzisiaj również spisali się na medal. Jest atmosfera w zespole, są wyniki, no i czekamy z niecierpliwością na kolejne dni. No i na kolejne ligowe punkty, które mam nadzieję, że już w niedzielę. Zachęcam oczywiście do oglądania naszego kanału, subskrybowania naszego kanału. To tyle. Dziękuję. Kamil Chmielarz.